No dobra, jesteśmy na żywo. Jeśli ktoś mnie słyszy, to niech tam da znać. Zagramy sobie dzisiaj. No dobra, jesteśmy na żywo. Polaka. Jeśli ktoś mnie słyszy, to niech tam da znać. Zapis z dzisiejszego dnia nie będzie. Zagramy sobie dzisiaj. No dobra, jesteś na żywo. Polaka. Nie będzie dzisiaj zapisywany. Jeśli ktoś mnie słyszy, to niech tam to znać. Dobra, to tam. Zapis z dzisiejszego dnia nie będzie. Kto dzisiaj ma grać. Zagramy sobie dzisiaj. No dobra, jesteś na żywo. Polaka. Nie będzie dzisiaj zapisywany. Jeśli ktoś mnie słyszy, to niech tam to znać. Dobra, to tam. Zapis z dzisiejszego dnia nie będzie. Kto dzisiaj ma grać. Zagramy sobie dzisiaj. No dobra, jesteś na żywo. Polaka. Nie będzie dzisiaj zapisywany. Jeśli ktoś mnie słyszy, to niech tam to znać. Dobra, to tam. Zapis z dzisiejszego dnia nie będzie. Kto dzisiaj ma grać. Zagramy sobie dzisiaj. Dobra, jesteś na żywo. Polaka. Nie będzie dzisiaj zapisywany. Jeśli ktoś mnie słyszy, to niech tam to znać. Dobra, to tam. Zapis z dzisiejszego dnia nie będzie. Kto dzisiaj ma grać. Zagramy sobie dzisiaj. Dobra, jesteś na żywo. Polaka. Nie będzie dzisiaj zapisywany. O, dobra. Może jak wyłączę tak. I zobaczę sobie na telefonie transmisję, to będzie lepiej. Cyk, 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 pyle nie doryk. Mówicie, że strasznie podwójnie słychać. Dobra, to zaraz to zmienimy. Żebym miał tylko podgląd na czat. Co tam do mnie piszecie? No, dobra. No i teraz wszystko widzę. Teraz słychać normalnie, jest już git. No to super, dobra, no to co, to gramy. No, coś się popsuło i nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz. Polonez będzie we wtorek do odbioru. Pochwalę się na Instagramie na pewno. Mam pomarańczowe kierunkowskazy, szmery, bajery, także... Będzie fajnie. No to co, pograjmy. Zobaczymy, co tutaj Marian ma wymyślał. Twórca gry. Wcześniej musiałem przejść przez składkę, żeby dostać się tutaj do ogrodu. I trochę się pobawiłem tutaj w wędkarstwo. Jakbyście mogli mi... O, macie, dzięki, że jesteś. A, proszę bardzo. Mamy 55 osób na żywo. No i fajnie, nie zostanie takie dobrowe towarzystwo. Czy wybieram się na Ride Koguta w tym roku? Nie, na Ride Koguta w tym roku nie wybieram się, jak powtórzę, bo Poldek będzie mi potrzebny do ślubu, a nie daj Boże, co się stanie na tym Ride Koguta i się zdziwię. Potrzebujesz dwóch ryb. Dobra, to trochę co, połowimy. Fiatem 128, 3P, kurde, Bartek Mrzygłód. No to pozdro. To podeślij na Instagramie, jak to wygląda, to cudeńko. 6, 5, 4. A, złapana, myk. Kurwa, szczupak, ja pierdzielę. No chodź tu, skurczysyno! Ale menda. No ja, noż. Nie złapałem dziada. Dobra, w dupie z tymi rybami. Potrzebuję soku jabłkowego. Panie, skąd ja ci wezmę sok jabłkowy? Na razie to ja się muszę o energię. O energię zadbać, bo zaraz mi się pokończy i będą jajca. Podwórko. Słomowisko, obora. Tu jest obora, dom. No, trochę zarobimy. A, to jest kup, kurwa, nie to. Odkręcaj, pracuj. A to młotek zużywam. Jakby była taka praca, że nie muszę gdzieś... Gdzie masz Instagrama? No, na Instagramie. Hańce Studio na Instagramie. O, nawet mogę napisać. Linka wyślę, a co? Taki jestem postępowy. Pyk, pyk, pyk. Cz.
No po prostu jak piszesz Heinze Studio na Instagramie, to mnie znajdziesz. Siemanko, siemanko, witam wszystkich. Bjorn Show Gamer. Czy skończyłeś studia? Skończyłem. Nareszcie. Wolność. Wolność rządzi. Zapisu z tego tu nie zostawiam. Bo nie chcę. Więc jak... O, i znowu muszę przynieść cement. Więc jak ktoś chce zadać mi jakieś pytanie czy coś... O, kup nasiona kukurydzy, na mapie jest sklep, a potem jazda na pole. Dobra, no to teraz rozumiem. O, widzę, że BDV Games nas tutaj ten zaszczycił. To patrzymy mapkę, pyk. Sad, skrzyżowanie, jezioro, dom, słowisko. Ale ja tu... A, widzisz, to jest wszystko. Ja szukałem jak gamoń. Warzywnie. No, ja teraz wiem, o co chodzi. Człowiek, stragan, wszystko jest. Dobra. To możemy działać. Grzybki, halucynki. Dobra. Teraz możemy żyć. Napisałem, czekam na odpowiedź. Dobra, to jak skończę tego live'a, to tam Bartek obejrzę z przyjemnością tego Fiacika. Kurwa, Fiacik 28. Piękna sprawa. Dobra, szukamy kukurydzy. Myk, myk, myk. To będzie ważne. Oj, są nasionka. Kupimy troszeczkę. Wystarczy. Myślę, że będzie spoko. Idziemy do domku. No teraz z tą mapą jest fajniej. Wcześniej jak trzeba było tak klikać, żeby gdzieś przejść, to było trochę takie uporczywe. Człowiek gdzieś przeskakiwał za bardzo. A teraz jest elegancko. Klikasz mapę, pyk. O, pole, bach. Jest wszystko na miejscu. Kurde, tak to można żyć. No to co, kopiemy, sadzimy kukurydzę. I myk kukurydza. Już rośnie, ja pierdziel. Janusz będzie zazdrościł. Aż będzie się podsrywał zazdrości. Taką kukurydzę zasieje. Pyk i pyk i pyk. O, jak daje czadu. Pole drugie. A tutaj tak. A ciekawe, czy można mieszać jakby uprawy. A, mamy tylko kukurydzę. A, to tak jest zrobione. Tutaj co to jest? To jest jakaś pszenica? Nie wiem. Jagodki można posprzedawać. Dobra, zobaczymy na polu, jak to tam idzie. No, tuż powoli sobie dorasta. Nie, to nie wiem, co to było. Dobra, sadzimy kukurydzę. Zaraz nam szpadel padnie. Pyk, pyk, pyk. No ta gierka to jest taki typowy clicker. Jak mają takie gry do siebie, że wciągają ostro. Bo tak zasady działają eksploracji. Tu mamy suszarnię. Dobra, zaraz będzie do zgarnięcia. Ja trochę wcześniej nazbierałem rybek, koni, ale to widzę, że ich trzeba sprzedać 5 chociaż. A ja mam ich mniej. O, Franek Heinzel. Siema, siema, cześć. Co tu można zrobić? Ale... O, oj, myk. Otrzymałeś kukurydzę i doświadczenie, ogród... Oj, nawet nasionka dostałem. Ja dziękuję. Dobra, zaraz muszę łopatę jaką kupić. Jakąś łopatę. 54. No to w ostatniej chwili. Zajmuję się typowo rolnictwem, jak dziadek Leszek. Ciekawe, czy tu będą można pszczoły trzymać. Fajnie by było. Dobra.
Oj, tu wzrosło myk i doświadczenie. I myk. Oj, patrzcie, jak rośnie wszystko elegancko. Kiedyś sąsiad to jest będa. Dziś, kurde, szkoda mi sąsiada. Franek, kiedy następny odcinek? Przy pile można robić krzesła drewniane. O, no i to jest podpowiedź. Pyk, pyk, pyk. Kiedy następny odcinek? No, ja już tutaj to powiem wam tyle, że... Powiem wam tyle, że taki scenariusz sobie zrobiłem. Nosacze polskości. O, tu już możecie zobaczyć, że na parę odcinków. Także się dzieje. Dzieje się i to dużo. Kiedy będzie gra? Długo czekamy. No, kiedy będzie gra? Jak będzie zrobiona? Dam, jak będzie trzeba, a teraz nie, bo nie. Oj, co to jest? Jakaś złota premium kukurydza? Pyk. Dobra, idziemy do tej piły. Tylko gdzie ta piła jest? Para, para, pa, pa. Trochę pozbieramy chrustu. O, w lesie to człowiek. Tu jest fajnie, to mi się podoba. To jest zrobione no po prostu super. Taka trochę Jura krakowsko-częstochowska. Pym, pym, pym. I myj ognisko. Za mało drewna, mój panie. Kiedy będzie? Co to za program drugi od prawej? Drugi od prawej? To jest Krita. Teraz za pomocą jej sobie tutaj działam ostro w nosaczach. No, ma na Instagramie się o tym chwaliłem, że dużo lepiej się nią rysuje niż gimpem. Jest dużo mniej toporna. Dużo więcej piórek, dużo lepiej pracuje z tabletem graficznym, także polecam. Jest darmowa w 100%. Także spoko. Do tego inżyniera jest potrzebnych kilku wyszkolonych inżynierów. A, do tego urządzenia jest potrzebnych kilku wyszkolonych. No, czy właśnie. No to teraz tylko czekać, kurwa. No pewnie. Cóż to za twór sztuki growej? O, panie, to jest zaradny Polak. Hardworking man, nawet jest syrena. Do niej będę dążył. Tutaj sobie postawię, to będzie taka elegancka, taki garażyk piękny. Będzie stała sobie syrenka i będę śmigał, kurwa, jak... Bo wiecie... Teraz, przed wojną, to Poraczy rozbijali się Mercedesami. Znaczy, przed wojną to Niemcy rozbijali się Mercedesami, a teraz my, Polacy, nie? Lodniska w prawo jest piła. A, widzisz, kurwa, tu jest piwa. No i deseczki. Se potniemy. No, jak fajnie. Ło, panie, ona się w ogóle nie zużywa praktycznie. Narobimy sobie materiałów. Sztachetą. O, będę miał czym gonić. Kurwa, będę miał czym gonić tą mędę pierdzieloną, ale nadrukuję sztachet. Piotr żni! Tego nie słychać jak nagrywam, ale zawsze jak nagrywam Janusza, to mnie łapie potem taki kaszel. To czasami wykorzystuję nawet w odcinkach, jest ten odcinek z dwóch pancernych i Piotr. To tam jest taki moment, jak Janusz kaszle, niby to od dymu, a tak naprawdę to było od tego, że ten głos tak modulowałem. Powiedz coś po Januszowemu. Miętusz. No właśnie, miętusz to taki jest. Aż jeszcze inne zakładki na dole zmieniasz. A, widzisz, kurde. A, widzisz, kurde, krzesełeczko można zrobić. Dobra, to ja to robię krzesełeczko. Pyk. Na początku stolik. No i mam stolik, ale jajca. I teraz potrzebuję dwóch tych deseczek, dobra. A, nie, 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 nie. Zaraz. Tak, użyj muteczka i teraz tak, to mamy. Tych potrzebujemy 7. No to co robimy?
I pyk. No i mam krzesełeczko, ale fajnie. O, stary, ale super. Tylko gdzie ja sobie teraz mogę usiąść na tym krzesełeczku? O, mogę sobie łopatę zrobić. Tak nie wiedziałem. Ty, no super. Kurde, jak to się rozwinęło. To w szoku jestem. Ile to jest możliwości teraz? Przynieść 9 desek. Dobra, no to co? Ryjemy te deski, nie? To już nie jest tak grada takich gamoni jak ja. Las. Idziemy do lasu narobić hałasu. Potrzebujemy siekiery. O kurde, dobra, to idziemy kupić siekierę. A żeby kupić siekierę, pewnie potrzebujemy pieniędzy. No właśnie. A żeby mieć pieniądze, musimy iść na pole. Myk, myk, myk. O kurde, już się dobija. Nie dość, że tutaj Franek, mój braciszek, teraz Leszek widzę. Hejuwina, no pewnie, że hejuwina. Maciek to jest mój brat. Siedziałem, podsłuchałem zdjęcia tego Fiata 3P, co chciałeś. Dobra, no to kurczę, to poczekajcie, zrobię sobie chwilę przerwy od gierki. Zobaczymy tego Fiata na Instagramie. I kurwa, klawiatura mi się. I Instagram. Nie wiem, czy mogę wejść tak pokazać wszystkim Instagrama. Wyrażę zgodę tutaj, Bartek. Para pa pa pa. Pa para pa. O jest, dostałem. Ja od Fiata. Kurwa, ale ładny Fiacik. No to coś pięknego, to pokażę. No Fiacik, rewelacja. Kurde, fajna sprawa. Piękny. O, i Fela, dobra. Dobra. Kurde, pojeździłoby się, ale no, no póki co trzeba grać. Żeby wygrać, trzeba grać. Jak to mówią. Ciekawe, czy gra wyjdzie na iOS. No to może autor powiedzieć graczom, czy wyjdzie na iOS. Czy już może wyszła. Ja to jestem ciemny chłop, to wiecie. Kurde, mogę kupić pole. Za 1000. Co to jest ceny? Nie rozszyfruję tak raczej skrótu. Ale super sprawa. Dobra. 15 sztuk. Pyk, pyk, pyk. Pójdziemy do... Ty, tu jeszcze sad jest. No kurde, jakie tu są w ogóle możliwości. Jestem w szoku. O, to jest dobry strój. Gumofilce. Pyk, pyk. Chyba tak kiedyś z kamerą wystąpię tak na jakimś live. O, taki strój, to ja mogę chodzić. Albo nie. Albo, o, tak. Takiego wąsa sobie zapuszczę. Bebzon. Elegancko. Pamiętam, jak to grałem jeszcze bardzo wcześniej w fazie. A, cebuli coiny. A, widzisz. Cebul coiny. Dobra, dobra. Wszystko jasne. Będzie zapis? Nie, nie robię zapisu. Tu sobie tak gramy na bieżąco. To zostało, to zostało. I tyle. Zobacz na skrzyżowanie tablicy ogłoszeń. No to idzie na skrzyżowanie. A, widzisz, potrzebujesz 20, mam 15. Dostanę 62. Kurwa, szybko idę sadzić kukurydzę. Tyk, tyk, tyk. Byle nie do ryk. To co kopiemy? Jeszcze 5. Ale dostanę ha. Ale się obłowię. I myk, kukurydza. No i czekam, jak sobie wyrośnie. Siema, Heimel. Może być Heimel, może być Herzik. Może być pan kanclerz. To się taka anegdota wiąże. Do mojej prababci Ireny przyszedł raz listonosz i mówił:
Bo ponieważ nie miał problemu z wymówieniem nazwiska, to mówił: dzień dobry, czy jest pani Herzik? A ona: tak, proszę podpisać, pani Herzik. A i następnym razem: pani kanclerz? Tak, pani kanclerz. No, moja prawcia to była jajcarka. Także kanclerz studio, albo Herzik studio. Co to jest? Jakieś... Aha, dobra. Że co tak posypać, żeby suszarnia była. Czaje. No, rośnie ta kukurydza. Dostaniemy cebulkoiny, będzie elegancko. O, jedno z zadań na tablicy felgi i kable można je na złomowisku zbierać, nie marnując narzędzi. Dobra, to idziemy na złomowisko. Kurwa, panie. Powiem wam, że jak wchodzę zawsze na złomowisko jakiekolwiek, to uruchamia mi się jakiś taki dziki atawizm, żeby czym prędzej tutaj coś poszperać i tak dalej. A teraz możemy wirtualnie. Dobra, złomowisko, szukaj. Trochę złomu. O, stara opona. Złom. O, felga. No to jest... Powoli się zbliżamy do celu. O, fela była jakaś. O, i kabelki. Dobra, jedziemy teraz. Teraz to wiemy, o co chodzi. Tutaj to bardziej pasowałaby moja rola. Kurwa, poszukać takie kabelki. Ojeju. Człowiek się obłowi. Aż miło miedzi, jeju. Piotr, dawaj no to przeciniaka. Oj, fela. Odmalujesz i na Bałuckim będzie jak nowa. Czy wiesz, co się stanie, kiedy skończy mi się energia? Nie mam pojęcia. Na razie bez straty energii się tutaj obławiamy. Oj, tu możemy chyba... No, i tego mi brakowało, żeby właśnie sprawdzić, ile mamy wszystkich surowców. Przedmioty. 9 kabelków na razie mamy. I felg ile? Gdzie są felgi? Fele, fele, ktoś widzi fele? Ja to jestem ślepy już trochę. Dobra, na razie zbieramy, nie ma co. Kabelki. Miedzi dawać mi! Znajomy mecenasa, Janusz Nosacz. A kto kurwa ma być? A poloneza można zrobić? Czy jak gdzieś stoi, czy kupić, czy cokolwiek? No właśnie, tutaj sporo graczy Mariana prosi o to, żeby pojawił się polonez, ale w tym wszystkim jestem winny ja, bo do tej pory nie wysłałem mu zdjęcia, bo nie miałem dostępu do Poltka, bo jestem blacharza, ale we wtorek mam nadzieję, że coś się zmieni. A nie chciałem wysłać jakiegoś randoma, bo to musi być kurwa mu piękna Blue Lagoon. Dobra, skrzyżowanie. O kurwa, patrz ta. Ale się człowiek obłowił. Ooo, idzie 101 cebul coinów. Jo, bogactwo. Ciekawe, skąd on na to wziął pieniążki, no? Pewnie nakrot. Złodziej jeden. O kurde, zatrzymałem łopat. 303 złomu. Dobra, 30 tych i 50 gwoździ. Ty, ja to muszę zrobić. O, a zapomniałem w międzyczasie. O. O kukurydzy. Pyk, 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 pyk. Jakieś te premium nasiona i kolby. Kabelki, czujesz ten zapach? Tak pachnie 100 złotych. Tak, ale to już nie moje słowa. Dobra, potrzebujemy gwoździ. I potrzebujemy 30 deseczek, a mam tylko jedną. Mamy pieniądze, to pójdziemy do sklepu. Kupimy sobie łopat. Kurwa, nie to. Dobra, jest na szczęście stać jeszcze mnie na... Stać mnie na siekierę? Mam 47? 54. Nie, nie stać mnie. Kurde, po co ja to klikałem? Dobra, może sprzedam. Każdy ziom zbiera złom, sprzedaj matkę, sprzedaj łom, żeby mieć na nowe buty, sprzedaj matkę pół chałupy.
Od razu jabłonie sobie zasiać. Ale też klasyk. Jabłonka, piękna jabłonka. Może być jak stonka, piękna jabłonka. O kurde, i napoje można robić. Ja, dziękuję. A jest taki soczek jabłkowy, tym sobie wypił, wiecie? A co to jest? Halucynek? Sad jeden. Kopiemy. Psuje dobrze, że tą łopatę. Kurde, ale zapierdziela ta jabłonka. I myk. I następny cyk. A zostań, co by tutaj... Co sadzimy? Te czy te? Piotr, co ty robisz? No właśnie, to dobre pytanie. Co ja robię w ogóle? Sadzimy! Pyk, pyk, pyk. Byle nie do ryj. Tu ognisko się pali. Wybierz. Pokémon, wybieram cię. My cztery pancerni. Idziemy na skrzyżowanie, bo tam są dobre deale. Tu się można, tu można zarobić, a się nie narobić. O, i pak. I my, kukurydza. 23, to bym tak złapał. Dostałbym srebrną łopatę. Potrzebuję jeszcze 50 gwoździ. A, tu sobie można kupić na gotowe. Spowalniaczy. A, widzicie, to jest takie coś, żeby tutaj rybki wolniej pływały. Wiedza tajemna. Której generacja uczy na ziemi. Tak robiona, ta gra jest zrobiona w AS3. Nie, w Godocie, w engine. A, tu już widzę, że napisał Marcin. Marian, przepraszam. W ogóle taka śmieszna sprawa, że moje imię Maciej często mi mylą z Marcin. I to jest dosyć deprymujące. Kurwa, tą syrenkę, ile muszę mieć? 500 coinów. Dobra, to jest mój cel na tą grę. Malucha to tam, każdy miał malucha, ale syrenka. Syrenka. 500 coinów potrzebujemy. Mamy 73. Dobra. Pach, pach, pach. Robimy tego dziada. I musimy sobie jeszcze kupić sklep, znaczy siekierkę musimy kupić. I idziemy do lasu narobić hałasu. Żeby dostać 5? Nie, potrzebujemy drewna, panie. Ja tego nazbieraliśmy. Fajny jest ten dźwięk takich przewalający się. Pyk, pyk. 304 złomu mamy. A, 6 na razie, dobra, to jeszcze troszeczkę. Do 10 dobijemy. Okej. Okej, okej. I jedziemy z koksem. Ta srebrna łopata to brzmi jak nagroda za przekopanie ogródka na czas. Ten Fiat 128. Ma silnik 1300, to wersja Berlitina z dwugardzilowym gaźnikiem. Ma tę moc, mogę podesłać jak brzmi. No pewnie, jak możesz, to podeślij. Chęcią posłuchamy. Szereczko mamy, stolika nie mamy, bo zrobiłem z tego, to czekajcie, musimy zrobić... Trochę tak chaotycznie robię, ale wybaczcie, to jest zbyt dużo interesujących rzeczy. I make.
I stoliczek elegancki, aż miło. Zaraz energię całą wykończę, ale to da się radę. Pyk, pyk, pyk. O, do sadu pójdziemy, zaczynamy już zabłąki być osły. No, a nie, jeszcze rosną. I gruszki. Jak tam polonez? No, no właśnie. O, Alicja Hańclówna. Kiedy B? Kiedy co B? A, kiedy będzie odcinek? Jak dam? Dam, jak będzie trzeba. Teraz nie, bo nie. Krzesła sprzedajesz w sklepie z materiałami. O kurde. Sklep z materiałami. Dobra. O, proszę. I myk 30 cebulionów. Pięćdziesiąt 39 coinów. I chyba mnie stać na... Nie, jeszcze potrzebuję 30 tych deseczek. Dobra, idziemy robić deseczki. Wciągłem się. Dobra. I... Ale bogactwo, widzicie to? Widzicie ile... Życie sobie ułożę na nowo. Sąsiad? No tak, teraz sąsiad gra. Piotr grał wcześniej z Januszem, teraz pora dla Mirka, tak? Jak tam polonez, bo nie odpowiedziałeś? Mam nadzieję, że jest. No właśnie mówię, że tu już wspominałem kolegom wcześniej, co oglądali, że Poldek będzie Poldek na przyszły wtorek. Tu, o. Kurwa, jak wsiądę, to będę jechał jak szalony. Gałka pod skosem. To jest życie. Dobra, co to ja miałem? Dobra, idziemy do sadu. Zobaczymy, jak tam ten. Jeszcze rosną? Jeszcze rosną. Spoko, to jest w ogóle pomyślane, ta animacja. Ciekawe, jak to Marian wykombinował. A ty dalej jedzisz polonezem? No na razie Polek od półtorej roku w remoncie całkowicie blacharskim. Jak ktoś tam chce zacząć postępy, to tam na Hańce Studio na Facebooka wrzucałem po kolei, jak te zdjęcia są zrobione. Był rozebrany do zera. I tu Romek najjaśniejszej chwały. Taki lakiernik podlacharz. Mi go robił, no to jest na razie zachwycony tym, co do tej pory jest. A pewnie jak zobaczę go we wtorek, to będziecie dzwonić na 112. Kurwa, nie będę nic po Januszowemu mówił, kurwa, potem gazło nie boli, nie wiem co dzieje, masz, kurwa. A te no powiedz im coś troszeczkę, niech się ucieszą. Piotr! Za darmo! Ja nic nie będę robił! No. No, także... Za darmo to wiecie, jak to jest. Kiedy będzie odcinek? No to już mówiłem tutaj. Wcześniej jak słuchał, to wiem, ganko, jak była sytuacja. Tylko się na drzewie nie znajdź, jak będziesz jechał, kurwa. No to prawda, trzeba uważać. Panie, jak tutaj działka, jak szlachcica. No właśnie, ognisko jest, człowiek w pole. Z czegoś tu więc trzeba. Uszy się posiada po to, żeby z nich korzystać. Ja z uszu nie korzystam. Po co mi uszy? Posłałem film, ale musisz coś napisać, żeby się załadowało. Dobra. Instagram. Przeszło ci wiadomość. Elo, 320. Idzie. A to dziad.
roku jest gdzie rajd Koguta? Do komu tam jadą? Gdzie po siunym idziesz? No właśnie, gdzie po siunym? Matko Boska. Daj mu miodu, daj mu miodu, daj mu, bo się dusi. No pewnie, że idzie jak Bolewicz szwagra, tak jak kolorki podobne, nie? Dobra, zobaczymy co tam. Dalej się dzieje w sadzie. O! 25 jabłuszek i nasionka, ojej, trzeba było długo czekać, ale... O kurde, opłacało się. Ja otworzę biznes polegający na... Ale nie, polegający na produkcji soków. Pyk, pyk, pyk. Trzeba doświadczenia nabić, żeby coś takiego odblokować. Kurde, żeby cebulę hodować, to 3000 doświadczenia. Wiecie, jak to mnie boli? Taką cebulkę, taką mu się wyhodowało, to trzeba też czekać. Jagodki możemy jeszcze zbierać. W sumie to też jest dobry pomysł. Szukaj, szukaj, szukaj jagódki. Po ile to? Po 7. To elegancko. Coś tu jeszcze znajdujemy. Było. Malinki! Dobra. O, chrust plus. Ale to wiecie, muszę 300 zł na początku leśniczemu zapłacić, żeby dostawać. Powiem ci, że zacząłem twój kanał w 2018 roku i nic się nie zmieniło. Na co miał się zmienić? Panie, to wszystko po staremu. Ze starą łopatą to przekopiesz się do Chin. O, niebieskie grzybki znalazłem. Nie tu. Niebieskie grzybki. Kurde, jak się robiło te napoje? Pamiętacie? A tu? Nie. Obora, złowisko. To przy sadzie raczej coś się robiło, nie? Tak, tutaj no. Obcyngi do przodu! A to są spowalniacze. O, i teraz tak, tylko. O, A, i tu się wyciska soki. Dobra. Ale to potrzebujemy mleka. A, bo to taki jogurt pitny. I krowy trzeba. Dobra, to teraz tego nie zrobię. A, to są nasiona, nie malinki. To co ja tam mogę posadzić? Nie, to są jabłuszka. A, bo to jest sad, okej, okay, pozdro dla mnie. Pole. Stalowa łopata, to jest życie. Co to jest? Zobaczymy, co to wyrośnie. A to jakieś chwosty, ale byłyby jaja. Uj, takie coś? Ty, no takich cudów to ja nie widziałem. Stalowa łopata to jest coś pięknego. Tamta już by w połowie była zużyta. Sadzimy kukurydzę, nie ma co. Pusta butelka na bazarze. A, to jest pusta butelka, dobra, dobra, bazar. Jedziemy na bazar. To nie, czy nie tu? Para, papa, stragan, okej. Szpowara. Jedź do ojca Janusz, tam mleko będzie. No właśnie, na straganie na dole pod mlekiem. Straganie na dole pod mlekiem. A, tu są puste butelki. Kurczę, właśnie nie widziałem, myślałem, że to jest to samo. Dobra. Sad. Nie tu, nie tu.
O, właśnie. Zrobimy soczek jabłkowy. Jagodowy też, a co? No mamy dwa te. Dobra. Stragan. Sprzedaj. A ile my zrobiliśmy tych? Kurde, no mamy tych gruszeczek, trzeba trochę podnieść, nie? Zjedz. Można jeść i pić. A, widzisz, tu klikamy jedzenie. Teraz to... Tak jak to jeść? Pyk, tu się klika. Tak, tu się klika. Trzeba trochę podjeść, bo przecież... Wykończą nas. O, to daje energii full. Wow, panie. Wszystko żeśmy opierdzieli. Idziemy jagódek nazbierać. Zrobimy plantację... Nie, albo... Co by zrobić? Plantację jabłek czy jagodowe? Albo tego i tego. Idziemy do lasu zbierać jagód. Widzę, że to mi za bardzo energii nie kosztuje. Gdzie szwagier? No, nie wiem, gdzie jestem, Januszek, no. Na jagódki sobie poszedłem do lasu, trochę pozbieram. Wiecie, jak to jest w policji. Stresująca praca, no. No i szwagier poszedł już. Czy chciałabyś, żeby twój serial emitowali w telewizji? Bo jak nie, jak tak. Pewnie, żebym chciał. Tylko za pieniądze. A nie za darmo. Dobra, jagódek na przykład wystarczy. Posadzimy jabłuszek. Bo to jest opłacalny biznes. Kurde, które to były nasiona jabłonki? To czy to? Tak, to jest to. Co, już wyrosło? Takie malutkie? Ale szał. A, o, takie mniejsze drzewka były. Widzisz. Za pieniądze, nie cebulę. No właśnie. Kurwa, Piotr, powiedz co. Ja nie będę nic mówił. Nie chce mi się też. Dzisiaj wolę poleżeć i odpocząć, bo na dworze ciągle tylko deszcz i deszcz. Narobił odcinków, jak pewien człowiek, co jednego kapitana wymyślił, to będzie w TV, a może na Netflixie. Masz dwie odmiany, duże i karłowate. A właśnie. Te karłowate są fajniejsze, tamte to... Chociaż może więcej dają, też nie wiem. Podrzucałem film, jak regulowaliśmy gaźnik. Dobra, już nie będę odpalał, bo tutaj zamęczę widzów fiacikiem. Nie, no wiadomo, że pieniążki. FSO to jest... No pewnie, że FSO to jest potęga. Jak nie, jak tak. Plac ogrodowy. Dobra. Bo tu z wami gadam i się z rytmu wybijam. Co ja miałem zrobić? A właśnie, miałem się stać potentatorem napojów jagodowo-jabłkowych. Do sadu. To już rośnie. O. Trochę energii na razie nam wystarczy. Trochę zarobimy. Stragan. Kupimy trochę tych buteleczek. Jeszcze troszeczkę. I. Kupimy trochę buteleczek i trochę wyciśniemy, zrobimy soku jagodowego. Ale jeszcze potrzebujemy jagód, okej. Okay.
Idziemy do lasu. Dawaj te regulacje. Masło. A jak są? Pewnie ci krzaki z jagodami wyrosły. No co ty gadasz? No co ty mówisz? Nie tu. Pole. O kurde. No ja pierniczę. 15 jagód i nasionka. O kurde. Nie, to się opłaca sadzić. Czy jest takie coś? Kukurydza. Dobra, koniec tej kukurydzy. Zostaniemy potentatorem wyrobów sokowych. A takich elementów craftingu, takich niesztywnych, nie było do tej pory, no bo... Nie wiem, czy nasiona jagód można kupić na straganie. Chyba nie bardzo, nie? Pytanie, czego nie pomalujesz? Kurwa no, a Meligium, a czego? A Janusz gdzie poszedł, po mleko czy co? No wywalił kitę po mleko i czekamy na niego, nie? Był ostatnio, zajrzał. Teraz znowu go nie ma. Tanie jest wytworzyć narzędzia niż je kupować. Przy stoliku koło ogniska. Kurde, jaki anioł stróż. Kijek, siekierka. To skąd ja wezmę? Tak, trzeba przetopić. A, widzisz, to jest cegła. To tak to działa. Krusu nazbieraliśmy, to starczy trochę tego. No, idziemy do kuźni. A, widzisz, trzeba kamieni. Daj, widzowie chcą zobaczyć gaźnik. No dobra, to jak chce to ten gaźnik, to wam pokażę ten gaźnik. Od czego górę pokręcę? Kręcisz lewo paro i... Tym regulujesz ilość paliwa na dolnych obrotach, tym regulujesz ilość powietrza na dolnych obrotach. No, krótka lekcja z regulacji gaźnika. A my musimy iść do sklepu z narzędziami. Do sklepu z narzędziami i kupić kilof. I jak pójść, kupimy kilof, to idziemy do lasu i trochę kamienia wystuczamy. Pyk. A więcej nie potrzebujemy, z tego co widziałem. Przynieś. Co? A, dłuto, dobra. Sklep z narzędziami. Akurat jeszcze mi stać. O kurde, dobra. To już rozumiem, że będzie grubsza sprawa. Idziemy do lasu. Nie tu. Nie kluczemy tych kamieni. Thank you.
Dom rozgrzewasz w ognisku przy stoliku w drugiej zakładce. Zaraz wakacje, to i pytała będzie można do roboty. No właśnie, pierdisz, on nic nie robi, tylko siedzi i się obija. Że jako Mirek sąsiad, to bardziej Briana do roboty wygodnie. Że trochę schudnie w końcu. No i po kilofie. Błyszczy się jak... właśnie. Siema, Heinzel, stary wariacie, pozdrawiam. No stary, no co tu ma tu dużo mówić? 27 lat człowiek ma, no kurwa, stary koń. Już przeminęły dobre czasy. Kojarzysz kanał Maciej Nowak Projects? Nie kojarzę. Co to za gra? Co to za gra? To jest bardzo profesjonalna gra. Hard working man. Tutaj człowiek ciężko pracuje, jak prawdziwy Polak, zaradny. I co? Kreujesz rzeczywistość wedle swoich upodobań i zarabiasz, nie? Taniej kupisz, drożej sprzedasz. Agent liter, to wiem gdzie, ale agent liter, nie mam pojęcia. Dobra, bo mnie gdzieś to zrytmy. Tak, ale po co mi ten złom? Cegłę to ja wiem po co, no ale rozgrzany złom po co nie był? Mam 30 tego. Nie mam 4 tego. To idziemy na złom. Zobacz stolik, wszystkie zakładki. No czaje, pewnie, a ja. Dobra. A widzisz, kurde, to takie buty. No to się nie opłaca kompletnie kupować. Nigdy więcej nie kupię tych złodziei z bazaru. To pieruny mnie tu robią w koniu. I gwoździe można robić. No nie wiesz. Dobra, to co? Aha. A młotek jak zrobić? Młotek. Aha, dobra, czyli widzę jakby... To jest podstawa w ogóle wszystkiego. To jest podstawa wszystkiego. Trochę trzeba narzędzi sobie robić, bo trzeba się brać do pracy. Czyli tak, na początku. Na początku rozgrzewamy sobie złom. Ale potrzebujemy mocniejszego ognia. Ale się hajcuje. Aż przesadziłem. 100 ognia. Myk, kawałek. No już złomu nie ma. Ale ty z możliwości, ja dziękuję. To żeby się tym odnaleźć, to trzeba naprawdę pomyśleć na początku, a nie klikać głupio. Cofam to z tym klikerem. No właśnie, tutaj na tym złomowisku to się łek siedzie może czaić. Ja jestem taki zadowolony. Kable ciągnę, a on tam się czai gdzie może. Umiesz jakiś głos w blok ekipy? Nie, ja nie walaszek. Spacona pewnie jest łatwo udawać. Jakby było, to może bym umiał. Wincy i ognia! No pewnie, że wincy. A co w Polonezie jest popsute? Bo z czego wiem, Piotrek kręci półosiami. No Piotrek kręci półosiami. Nie, w Polonezie jest wszystko w porządku, tylko... Ja biorę ślub w lipcu. Żeniaczka nadchodzi. I będę nim do ślubu jechał. I on jest totalnie wyremontowany pod takim względem estetycznym. Nowy w ogóle wokal lakieru. Zresztą jak się dopytujecie, to wam pokażę. Taki krótki przerywnik.
O, wbijecie na hańce studio. Ja tutaj w drugiej oknie sobie wbijam, żeby nie pokazać jakiś głupot. I jak wejdziecie w zdjęcia. O, tu na przykład moje piękne plecy. A kto poznaje, co to jest? Znawcy. No. No i Poldek cały rozebrany do zera. Tu jeszcze dopiero była nakładana powłoka. Pierwszy podkład. I estetycznie, nie? Zrobiony. O, widzicie, jakie tutaj szmery, bajery były? Piękna sprawa. No, a wracając do tego, co mnie najbardziej interesuje, szukam złomu. Żeby mieć na obcęgi. Podwórko. Na tym kanale Polak buduje różne fajne sprzęty, na przykład hulajki, rowery, przynajmniej na kanałach zagranicznych. Nie widziałem, zobaczę, wiesz co? Jak skończy się tylko stream, to sobie wejdę i zobaczę, co to jest. Fun fact, za modu prawie ruska mnie zdachowałem, jak zostałem w równa miedź. No, T25, od razu widzę, że każdy tutaj wie, o co chodzi. Swoją drogą tego T25 Romek też tak zrobił, że to jest no coś niesamowitego. Jak nówka. Piękny jest. Tam w nim wsiąść, to aż szkoda na pole wyjeżdżać. Tak stoi bardziej, wiecie, hobbystycznie. Jak to Raymond powiedział. Zbieraj puszki, zbieraj złom, wybudujesz sobie dom, wybudujesz dom ze stali, który się nie zawali. No oczywiście, że tak. Dobra. Teraz tak, siała babam. O kurde, co ja tu siekierkę zrobię? To tak z zachłanności, ale powinien zrobić obcęgi. Dlatego idziemy tu. Dobra. Robił obcęgi. O, ale będzie obcęg. 50 robimy. Dobra. I co nas jeszcze interesuje najbardziej? Młoteczek. A, to potrzebujemy więcej złomu. I więcej chrustu. Szukaj, młody, szukaj, chruściku. Gdzie są nowe animacje, ja się pytam. No były ostatnio, dwie nawet. Jedna zapowiedź, druga filmik. A inne się jeszcze robią. Dzisiaj wyjątkowo gramy sobie w grę Tomb Raider, no bo jak wiadomo, każdy człowiek musi odpocząć kiedyś, nie? Chrust mamy, a jagody też zbieramy. Wybrałem taką porę spokojniejszą, żeby mi tu nie zawaliło się 1000 osób. Więcej mocy daje drewno kominkowe, ale to trzeba zbudować drewutniem koło piły. No właśnie. Na razie chrust wystarczy. Chrust jest za darmo i nie zużywa energii. Bierz. Ale nie wiem, czy mi się przypadkiem moje jagódki nie... No oczywiście. Że mi się wykluły jagódki. O, ta jak obdarowała. Pamiętam, jak babcia kazała mi za dom latać chrust zbierać. A większość ludzi tak gada, że znaczy skończyły. No słuchajcie, taki na przykład babcio Chmiel, no to on tworzył przez jakieś 50 lat i tam tych książeczek też nie naprodukował dużo. Pamiętajcie, że ja tu jestem sam. Więc wiecie.
Okej. Okay. Musiałem małą przerwę zrobić, tutaj widzę tysiące osób by mi napisało. Musimy zwiększyć moc ogniska. Boję się, że za zapalniczkę służyję. A nie mam w ogóle pieniędzy. Trzeba trochę to przemyśleć i się zająć. Tak. Energię max stoimy. No właśnie, trzeba trochę zadbać o energię i jedzonko. Pyk, pyk. Dobra. A resztę przeznaczymy na soki. Bardzo przyjemny jest ten dźwięk tego ogniska. O, tak mówię tutaj sobie siedzieć. Życie? Aż miło. Sat. I robimy 10 butelek. Ale się obłowię. A nie, to mogę tylko jabłkowy sprzedawać. Kurde, myślałem, że ten też. No dobra, mam zapas energii jak coś. Dobrym miejscem do zarabiania było oto to miejsce. Jabłuszka. Chyba trzeba sadzić jabłuszka. No, widzisz i masz. Sadzimy jeszcze. Bo to opłacalny biznes jest. Sprzedając grzyby na bazarze zdobędziesz kilka monet. A widzisz. Lecimy do lasu. Te niebieskie są śmieszne. Ciekawe co się stanie jak się je zje. Kurwa Janusz, dźwięk potwierdził do produkcji, to będzie ognisko letnie jak się patrzy. Myślałem, żeby zrobić odcinek o strażakach. Już tam jakiś pisarz z takim jednym kolegą na Chęcy Studio do mnie pisał, żeby zrobić właśnie odcinek o strażaku, jak jadą żukiem albo jakimś starym. I nawet znalazłem fajną piosenkę pod to. No ale wiecie jak to jest z tymi animacjami. Siedzisz pół dnia, rzeźbisz. Na razie mam pomysły na dwa filmy. Będę je teraz eksploatował. Stragan. Sprzedaj. Ale to jest biznes. Dobra, to już wiem. Jesteśmy bezpieczni. Alicja Heinz-Lubna. Okularki. No pewnie, że okularki. Heinze, skąd wziąłeś pokój z początku odcinka Pretty Woman? Z początku odcinka Pretty Woman? Czekaj, co to by było? No, sacze. Ten pokoik. Ja go narysowałem, ale tak
O co tu chodziło i jak? To tak nie bardzo pamiętam. Wiesz co, chyba jakieś zdjęcie wziąłem z internetu. I po prostu przerysowałem to zdjęcie, nie? Pewnie jak wpiszesz jakiś PRL, coś grafika, nie wiem. Pokój. O, widzisz? To przerysowałem i wrzuciłem, nie? Trochę to pozmieniałem. Bo ten pokój jest dziwnie podobny do zdjęć mojej babci. No ale uwierz mi, że nie zabierałem twojej babci pokoju. Zrób odcinek, jak Piotr do lasu poszedł i znalazł szopę, a w środku skarb, dalej to sobie wymyśl. Dalej wymyśl sam. Dobra, tutaj zagadujecie mnie, a ja nie skupiam się na meritum sprawy. Stragan. Sprzedaj. Oho, bogactwo. Do stówy musimy dojechać. Łe, taniutkie. Myślałem, że jest droższe te zapałki. Nasze zapalniczki. Dobra, ja chciałem mieć sobie kuźnię wbudować. A żeby mieć kuźnię, to trzeba mieć kielnię tego. Ale nie kupimy od tych złodziei, tylko zrobimy sobie sami, bo jesteśmy zaradnymi ludźmi, nie? Lepiej garaż? Garaż, no dobra. Trzeba przynieść cement. Materiałami. Kurde, jakie to drogie. No teraz wiadomo, ceny materiałów budowlanych poszły w górę, to i cement drogi. Trzeba iść do lasu, narobić hałasu. A, kuźnia to idzie w stronę. Myślałem, że jak wezmę kuźnię miał, to coś tam pod tą syrenkę poddłubię, a to nie w tę stronę w ogóle rozwój. Garz może zrobić auto, za które najwięcej pieniędzy się staje. No właśnie. Byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy. Myślałeś, aby stworzyć serwer Discord. No do tej pory to na razie jest tylko ten fanowski serwer Discord i tam chłopaki sobie elegancko radzą, w ogóle zapraszam na tego Discorda. On jest w 100% wolny, fanowski, tam planuje pełna niezależność fanów. I ja nie zamierzam w to ingerować, bo ja na Discordzie się nie znam, a tam widzę doskonale sobie radzą. To jest oczywiście nieoficjalny kanał, ale można powiedzieć, że tak pod takim moim patronatem. Co myślisz, że ustawię numer 003 antyherezyjny na serwerze Discord fanowskim? Co ja mogę myśleć? No, powiem wam tyle, że no, zostawiam wam te sprawy wewnętrznie. Sami sobie tam działajcie. Ja wam tam się nie będę wstryniał, nie? Szukaj grzyba. No, szukam. Wiraj, Adam L. No, wiram. O, te jakie są drogie. $232. Idziemy teraz kupić cement trochę więcej. Nie mam tego cementu. 11, dobra, starczy. Pyk.
70 cegieł. Dobra, na ziemi mamy fundament sam. Weźmy cegły. Trzeba jechać na jezioro. Stalowa łopata to jest moc. Kop, kop, kop cegłę. Kopać, kopać torf do ogrzania jajeczek. Czy zrobiłeś kiedyś VMAX swojego poloneza? No wiecie to, wiecie... To jest prędkość powyżej dozwolonej, nie? Ale... powiedzmy tak, że... Każdy wie jak jest. Skoro już jesteś, to połów ryby. Łowiłem ryby, jak ci nie było Gameboy, ale no... Mogę połowić. Specjalnie dla ciebie, patrz, pyk. O kurwa. Bez spowalniaczy to... Nie wiem, czy to jest wykonalne złowić te niektóre ryby. Chodź tu! Nie, to bez spowalniaczy to... jest chyba niemożliwe. Dobra, robimy te cegiełki. Najpilniejsza ryba w grze. No właśnie, nie? Może jakbym to popróbował, to by mi się poszczęściło, ale... nie takie proste. Muszę sobie zrobić szpadelek. Łopata i po łopacie. A, w sklepie z materiałem można kupić cegły. Ciekawe ile to kosztuje. Kurde, 58 cebul coinów jedno. No to co, chyba las. No właśnie, bo to tutaj Bad Devil Games pisze mi, że łopaty nie marnuje i energii nie tracę. I teraz sklep z materiałami. A nie, na początku raz to stragan, sprzedać grzybki. Trzy cegły, a potrzebujemy 70. No, będzie szybciej, jak te grzybki będę zbierał. Co ja robię? Las. Kurwa grzybków nazbiera człowiek, od razu inny humor. Aż pachnie pieniążkami. Zbierasz, Piotr? Zbieram, tatę, zbieram. Dziadek teraz przychodzi do mnie, żebym poszukał na tych internetach uszczelki do tego Fiata, bo nie wiadomo co w drodze może się stać, a uszczelka pod głowicą się nie martwi, bo chodzi elegancko. No pewnie. Bo jak było złoto i dolary dla poszczególnych krajów, to ludzie mi potem pisali, jak mają przelać te pieniądze na swoje konto bankowe, ja pierdzielę. I że chcę ich oszukać. No pewnie, Marian tutaj.
robił w Karolka biednych obcokrajowców. Cebulcoiny. Poland, siema. Siema, Poland. Witaj, Polsko. Sprzedajemy. Dobra, i kupujemy. Właśnie muszę trochę to zbierać tych grzybów, żeby... Zaranny Janusz wiedział, co by zrobić. Proste rozwiązanie. Auto kilka razy użyć i miodzie można grać. No powiem wam, że myślałem o tym, ale no kurde, nie będę takim... aż... takim Januszem. Tutaj na wizji, nie? Potem... Autoklicker. Trochę słabo. Trzeba się jakbyś trochę napracować, żeby coś osiągnął. Gdzie ja poszedłem? Nie tu. Dobra. Pięćdziesiąt trzy jeszcze, kurde, tyle cegieł. Idziemy do lasu. Nie chcę ciebie dołować, ale te cegły to na jedną warstwę, a jest ich chyba 9. Ja pierdziel! No to się... Chyba myszkę muszę zmienić za tą gorszą, bo tej nowej mi szkoda. Dobra, to słuchajcie, walniemy tą pierwszą warstwę, a ja potem sobie pogram samemu, bo teraz to będzie tylko klikanie. Jak chcecie jeszcze zadać jakieś pytanie, czy coś tam was nurtuje, to walcie śmiało. Ja w tej grze mam 30 tysięcy kasy. No to podziel się, a nie. Imię i nazwisko, kiedy nowy odcinek nosaczy. To jakbyś był kolego na początku, to byś wiedział, a teraz kurwa, to ci nie powiem. Nie ma takiej opcji. Nie, no to ci mogę powiedzieć, że... No, pracuję teraz nad dwoma odcinkami równolegle. Tylko to będą takie krótsze odcinki, nie? Takie gdzieś 5-minutowe, bo chciałbym wrócić do częstotliwości takiej 2- albo tygodniowej, nie? Takie dłuższe produkcje zajmują bardzo dużo czasu i energii. Stragan. Jeszcze 7. No to dobra, to zbieramy. Trzeba dachówki i rynny, no właśnie. Czy ta gra jest za darmo? No jakbym w nią nie grał, to by nie była za darmo. A jeszcze jak w nią, znaczy, że jak w nią gram, to znaczy, że jest za darmo. No i Heinzel nadmówił odpalenie znowu zaradnego Polaka i na telefonie na BlueStacks. No powiem wam, że bardzo się pozmieniało w tej grze, to już nie jest tak jak wcześniej. Że była taka mała przestrzeń, tam parę lokalizacji, teraz to widzę, że jest kurczę sporo tego bardzo. I żeby do tej syrenki się tutaj dobić, to trzeba troszeczkę nagrać się. Kurde, chyba aż zacznę odpalać nagrody, bo widzę, że... Co dopiero, że pierwsza warstwa cegieł. Kurde, chciałem mieć tą syrenkę. Tą syrenkę bym sobie zrobił. W garażyku. By sobie stała elegancka. Dobra. Idziemy do domu teraz. Nie, nie. Sklep z materiałami. Ale bogactwo. Z materiałami, dobra. I do domu.
I cementu. No jeszcze kielnię muszę zrobić. No ja dziękuję. Ile kosztuje kielnia? 54, dobra. Obiecałem, że zrobię pierwszą warstwę, to zrobię. Coś powiedz na temat dwóch odcinków nowych. Tablica ogłoszeń, rób najwięcej pieniędzy tam dają. W sumie... O! Pyk. 10 drewien. 46. Ale mnie już stać na... kiełnie chyba w tym momencie. Narzędziami. No pewnie, że mnie stać na kielnię. Pięknie jest. Pierwsza warstwa. Niech się mury pną do góry. Zbudujemy nowy dom. Coś powiedz na temat tych dwóch ostatnich odcinków. No to były takie moje odcinki, których bardzo chciałem zrobić. Właśnie na temat taki. To po pierwsze jeden świąteczny. Długo o nim myślałem. Żeby zrobić taki właśnie motyw tego świętego Mikołaja. A ten nowy odcinek to też był taki związany z tym, że bardzo mnie zafascynowała ta industrialna Łódź XIX wieku. No i też chciałem zrobić na ten temat taki odcineczek. Wiecie, ja tak robię, jak mnie wena kieruje. Tak jakoś mnie pokierowało, że coś takiego zrobić. Teraz chcę troszeczkę wrócić do tych korzeni, zrobić taki odcinek. Taki rodem z humoru Christy. Nie wiem, co będzie się działo. Co tu jeszcze piszecie? Atak Polonez do jeździ... Atak, to by Polonez do dziś jeździł. Nie wiem, o co chodzi. Czy będą donaty? No na razie nie robię takich rzeczy. Chciałem tutaj pokazać elegancką gierkę Mariana, jak to wygląda, jak to się pozmieniało, bo naprawdę wiele jest różnych usprawnień i podoba mi się ten styl doklejany, zupełnie jak w moich animacjach. Tatem, dlaczego wróciłeś po 5 miesiącach? Bo lubię. Lubię robić filmiki na YouTube'a. Oprócz tylnie klapy po prawej stronie i błotniku po lewej, to fabryka była w środku, tak samo fabryka. Kurde, nawet pamiętam, gdzie on miał rdze. Swoje animacje tworzysz w kicie? Nie! Robię... O, widzę, że Fermat Jonix Animation, jakiś animator, pozdrawiam serdecznie. Nie, ja to robię w Sony Vegasie animacje. W Krycie robię tylko rysunki. Ale aczkolwiek teraz właśnie daj te fajne funkcje poklatkowej, to czasami jak coś robię takie momenty, że są poklatkowe, to wrzucam w Kryt. No ale te moje animacje to takie, wiecie, jakie są. Klatka, pyk, pyk, pyk. I tam dużo animacji takiej nie ma. Półtorej roku robię tę grę już. No, to trzeba przyznać, że Marian bardzo tutaj dużo energii w to włożył. Myślę, że więcej niż ja przy dzisiejszym live'ie. To fajnie, bez ciebie smutek. Witam, witam, Januszku. A, witam, witam. No i film to Czerwone Żniwa, część druga. No wiecie, bo ja tam to taka... taki szczyt, można by to powiedzieć, przygód z dziadkiem Leszkiem, nie? A jednak każdy lubi. Będziesz nagrywał Fortnite'a? Nie! Małych tym witam. Fortnite'a nie lubię. Dobra. Myślę, że możemy zakończyć nasz czat. Także wybiła godzina 13. Bardzo się cieszę, że tutaj byliście ze mną. I mogliby sobie pogać tego hard working mana. To nie koniec naszej gry. Ja tu troszeczkę jeszcze się pobawię i pokażę w następnym odcinku, co mi się tutaj udało zrobić. Jak uzbieram 5000
Dokładnie, będę Bill Gates, jak uzbieram 5000. Dobra, także trzymajcie się. Żegnam was.